Karoli, to życie na wsi to praca, praca i jeszcze raz praca. Dziś sama się o tym przekonasz. Na początek czeka cię karmienie i dojenie głowy. I co, zadowolona? Bardzo. No to wstawaj, wstawaj. Wcale nie chcę wstawać i mam ochotę jeszcze pospać. I Valentino chyba też. Nic z tego. Dama zatem szybko się stroi i zmierza do obory, gdzie zmierzy się z codziennymi obowiązkami wieśniaczki. Przepraszam, przepraszam. I tu jest ta niespodzianka dla ciebie, na którą tak długo czekałaś. Wiesz, co się robi z nią? Co ja mam z nią zrobić? No, a jak myślisz? Nie wiem. My zaczynamy dzień od dojenia i kończymy dzień na dojeniu. Dama, jak widać, postanowiła zastosować nowatorską metodę dojenia. Mało mleka, dużo krzyku. A chyba nie o to chodzi. Nie, z tego nie leci, z tego tylko leci. Wzięła ci jeden cycek tylko. Nie ruszaj się. Rany boskie, ileś to udoiła? Nie wiem, z jednego cycka tyle wyleciało. Karolinko! Tak? Chodź tutaj jeszcze. Tu chodź, widzisz, jak to się robi? No ja tak robiłam. A tak robiłaś, ale ci nic nie leciało. O rany boskie, a ty maseczkę robisz, co robię, robiłaś dzisiaj rano maseczkę na twarzy? Nie. To jest bardzo słodkie. Fuj. Pójdę się umyć. Fuj. Za taką naturalną maseczkę Karolina zapłaciłaby w mieście fortunę. Tu mają gratis, ale wcale nie wygląda na zachwyconą. Nie chcę mieć mleka na twarzy. Nie chcę się umyć. Fuj. Bardzo się zdenerwowałam. Myślę, że to oblanie mlekiem było takie słabe. Tutaj się za bardzo nie popisał swoim zachowaniem. I polały się łzy damy czyste, rzęsiste, na jej lico dumne, cierpiące przez Janka czyny nierozumne. Nie spodziewałem się, że ona jest aż tak delikatna, że się rozpłacze i ucieknie z obory. Oby tylko Janek szybko zrozumiał swój błąd. Karolinko, chciałbym cię przeprosić, ale u nas są takie żarty i to był taki chrzest. Sześć. Czyli go przeszłaś. Super. Ale w nagrodę mam dla ciebie niespodziankę. O proszę, słucham. No to będziesz ujeżdżała konie. Okej, dobra. Czyli nie gniewasz się, tak? No powiedzmy.